13 września wspominamy błogosławionego Józefa Cano Garcia, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 23 lutego 1904 roku w Tiola w prowincji Almeria. Jego rodzice byli ubodzy, ale bardzo pobożni. Utrzymywali rodzinę z pracy na roli. Po studiach i formacji seminaryjnej 2 czerwca 1928 roku przyjął święcenia kapłańskie. Już następnego roku został proboszczem. Pracował w kilku parafiach. Cechowało go bardzo miłe, przyjazne usposobienie. Był uzdolniony muzycznie, komponował utwory religijne i uczył parafian śpiewu kościelnego. Uczył ich też miłowania Eucharystii i Matki Bożej. Uczył przede wszystkim swoją postawą. Był też bardzo cenionym kaznodzieją i spowiednikiem. Od siebie dużo wymagał, ale dla spowiadających się u niego był niezwykle wyrozumiały, delikatny, ale nie pobłażliwy. Był wrażliwy na różne ludzkie potrzeby i w miarę możliwości je zaspokajał. Gdy nasilały się prześladowania kościoła w Hiszpanii, 26 lipca 1936 roku aresztowało go około 30 milicjantów w jego rodzinnym domu. Razem z nim aresztowano też jego ojca. Było to tak przerażające wydarzenie dla domowników, że matka Józefa straciła przytomność. Pozwolono mu na pewien czas pozostać w domu pod nadzorem milicji. Wkrótce ponownie został aresztowany. Przez 10 dni poddawano go różnym torturom. Między innymi próbowano go upić anyżówką, którą miał pić z kielicha mszalnego, by pod wpływem alkoholu mógł się przyznać do czynów, których nie popełnił. Mimo że sam bardzo cierpiał, udało mu się wysłać kilka listów do matki. 10 września przewieziono go do Almerii. W więzieniu spotkał znajomego kapłana. W nocy z 12 na 13 września z kilkunastoma duchownymi i świeckimi wywieziono ich z więzienia. Ksiądz Józef zorientował się, że są wywożeni na miejsce egzekucji. Ostrzegł współwięźniów, jednakże wkrótce zawiązano mu powróz na szyi i powieszono na ciężarówce, którą wieziono ich na miejsce kaźni. Jego ciało wrzucono na miejscu do studni. Jego współtowarzyszy kolejno rozstrzeliwano nad tą samą studnią. Ksiądz Józef zginął 13 września 1936 roku w wieku 32 lat. Beatyfikowany był razem ze 115 męczennikami wojny hiszpańskiej 25 marca 2017 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy Dzień Męczeństwa błogosławionego Józefa i towarzyszy. Przyjmij nasze prośby i spraw, abyśmy naśladowali ich stałość w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.